Kwestia retuszu odbitki wykonanej przez Wojciecha Zamacznika jest kwestią złożoną i wcale nieoczywistą. Z jednej strony retuszowanie odbitek wykonywali po prostu zawsze sami fotografowie. W archiwach zawsze, nie tylko Wojciecha Zamacznika, ale znajdujemy odbitki, które były odbitkami próbnymi, czy to takimi roboczymi, czy wglądówkami. I znajdujemy też odbitki takie ostateczne, wystawiennicze, które z reguły mają sygnaturę autora i jego pieczęć. I to sygnalizuje nam, że to właśnie tę, a nie inną odbitkę autorzy uważali za taką oczywistą i taką, którą można poddać publicznemu osądowi. W fotografii zawsze jakość odbitek była bardzo istotna, chociaż wiadomo, że w latach 60., czy tym bardziej 50., kiedy Zamacznik wykonywał to zdjęcie i wykonywał tę odbitkę, dostęp do materiałów fotograficznych nie był taki prosty i te materiały były często bardzo złej jakości. W archiwum Zamacznika nie znajdujemy tak wiele dubletów, czy też odbitek takich próbnych. Bardzo mało jest też odbitek takich wielkoformatowych, do których można zaliczyć właśnie tę konkretną odbitkę. Tym bardziej istotne wydawało się zatuszowanie tej małej niedoskonałości, którą wydaje się, że Zamacznik też sam usunąłby, gdyby wiedział, że ta odbitka będzie w ten sposób prezentowana. W końcu na wystawie prezentującej jego twórczość, mówiącej o tym, jakim był fotografem i co było najbardziej interesujące w jego sztuce, a nie wystawie, która pokazuje na przykład zniszczenia w fotografii. Takie wystawy odbywają się, czy takie dyskusje są prowadzone, kiedy ta materialność fotografii jest wysuwana na pierwszy plan. Jednak jest to tylko jedna z dróg interpretacji fotografii, pokazywania fotografii, która w tym konkretnym wypadku wydawała się być zupełnie na drugim planie. Na pierwszym była ta konkretna odbitka, to zdjęcie wykonane przez Zamacznika i jego zamysł jako fotografa, jako artysty, to co on chciał pokazać poprzez formę tego konkretnego zdjęcia. Jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką podjęliśmy podczas prac nad wystawą Wojciech Zamacznik fotograficzny, była decyzja odnośnie retuszu fotografii w oryginalnej fotografii Wojciecha Zamacznika. Na ogół fotografie rzadko są retuszowane przez konserwatorów. Wcześniej często robili to fotografowie, autorzy zdjęć. Natomiast w tym przypadku głównym powodem, dla którego postanowiliśmy jednak to zrobić, była decyzja kuratorska odnośnie tego, że pewne niedoświetlenie, które powstało w wyniku najprawdopodobniej umieszczenia włoska na odbitce albo negatywie podczas naświetlania, tak w taki sposób, że później na fotografii, o której mówię, powstała biała kreska, bardzo, bardzo niewielka, ale jednak przez to, że ona była umieszczona na ciemnym tle, zaburzała kompozycję. Retusz został wykonany metodą odwracalną, tak, aby w przyszłości, jeżeli zostanie podjęta inna decyzja odnośnie tego, żeby go usunąć, było to możliwie bezpieczne i łatwe. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o archiwum projektantów graficznych, a projektantem był właśnie Wojciech Zamacznik, bardzo trudno określić, co jest tym ostatecznym dziełem sztuki. Nie jest nim przecież makieta, a trudno nim też określić w ten sposób wydruki, czy prace, które są po prostu wykonane w technikach drukarskich, powielane. Takimi makietami do projektu graficznego były koła, które Zamacznik wykonywał do kalendarza Stoczni Gdańskiej. W jego archiwum znajduje się kilkadziesiąt takich kół, które pokazują przede wszystkim jego niesamowitą wrażliwość na kolor. I właśnie tę wrażliwość chciałyśmy razem ze współkuratorką wystawy, Karoliną Ziębińską-Lewandowską, pokazać
i pozwolić widzom odczuć właśnie tę jego niezwykłe odczuwanie koloru. Od początku wiadomo było, że będzie trudne pokazanie prac, które właściwie mają status tylko i wyłącznie szkiców czy makiet, a które chciałobyśmy pokazać na ścianie, w ramie, nadając im w pewien sposób rangę dzieł sztuki. Trudne przede wszystkim dlatego, że ten okrągły kształt tych prac właściwie uniemożliwiał pokazanie ich w zwykłych kwadratowych ramach w taki sposób, żeby nie zabierać im tej wyjątkowej estetycznej przede wszystkim wartości. Dlatego wyszedł ten pomysł, który został rozwiązany razem przede wszystkim z architektem wystawy Janem Strumiło, takiego pokazania prac, tych makiet, które pokazywałyby przede wszystkim tę ich estetyczną wartość, nie zabierając im nic poprzez nieodpowiednią oprawę. Dzięki współpracy z konserwatorką Moniką Supruniuk udało się znaleźć takie rozwiązanie, które satysfakcjonowało nas wszystkich, to znaczy pozwalało widzom wejść w ten kosmos zamecznika, w jego wrażliwość na kolor, jednocześnie nie odbierając tym pracom tego, co z perspektywy kuratorskiej uważałyśmy za najważniejsze. Jednym z ciekawszych przypadków konserwatorskich w pracy nad wystawą Wojciech Zamecznik fotograficznie były projekty do kalendarza stoczni, które same w sobie sprawiały wrażenie już osobnych dzieł. Głównym założeniem było pokazanie ich w dość nietypowy sposób, mianowicie na ścianie, z której zostały wycięte otwory, gdzie każdy z kół został wyeksponowany jakby w postaci takiej gwiezdnej galaktyki. To spowodowało, że przyjęliśmy dosyć inne założenie konserwatorskie odnośnie właśnie restauracji tych obiektów. Mianowicie niektóre z tych kół zostały pozaginane, na przykład to tutaj, ze względu na swoją wielkość, tak aby mogły być łatwiej przechowywane. Co sprawiło, że powstały wzdłuż koła pewnego rodzaju ubytki w warstwie gwaszu. Ze względu na to, że te koła mają dosyć bardzo specyficzny, taki charakterystyczną kompozycję, zwłaszcza piękne są te przejścia kolorystyczne, postanowiliśmy, że wyretuszujemy, czyli nałożymy farbę w ubytki warstwy graficznej. Retusz gwaszu jest dodatkowym problemem konserwatorskim, gdyż wymaga opracowania odpowiedniego spoiwa do farby, tak aby ta farba pod każdym kątem nie była zbyt matowa ani zbyt błyszcząca. W tym wypadku dodatkowym wyzwaniem było odwzorowanie tych pięknych przejść kolorystycznych pomiędzy każdym pierścieniem koła. Ze względu na wielkość, jedno z kół zostało oprawione w bardzo specyficzny sposób, mianowicie zostało zamontowane na podkładkę z tektury bezkwasowej, a dodatkowo od strony odwrocia, od tyłu, zostało wzmocnione paskami plastra miodu, który umożliwił to, aby całe podłoże nie wyginało się w trakcie ekspozycji i dodatkowo zabezpieczyło dzieło przed uszkodzeniami. Przed przystąpieniem do retuszowania musieliśmy wybrać odpowiednią technikę i odpowiednie materiały tak, aby zachować specyficzne połyskiwanie powierzchni koła. W tym celu stosowaliśmy zarówno kredki akwarelowe, pastele, jak i farby. Na początku powierzchnię papieru w miejscach, w którym były ubytki gwaszu, pokryliśmy substancją zabezpieczającą. Najczęściej była to żelatyna,
na bazie wody, tak aby w przyszłości móc łatwo usunąć warstwę retuszu, nie naruszając przy tym podłoża oryginalnego obiektu. Po naniesieniu warstwy ochronnej zastosowaliśmy zarówno kredki akwarelowe, jak i pastele, a na koniec wypunktowaliśmy już całość farbami. Głównym założeniem konserwacji prac Wojciecha Zamecznika było powstrzymanie procesów degradacji materiałów użytych w tych dziełach, jak i zabezpieczenie ich przed dalszymi zniszczeniami. Główną częścią zbioru były projekty do plakatów, kalendarzy, prac graficznych artysty, które ze względu na swój roboczy charakter i wykorzystywane w nich bardzo złej jakości materiały wymagały zabezpieczenia i konserwacji. Projekty Wojciecha Zamecznika ukazywały cały proces twórczy. Artysta nigdy nie myślał o tym, aby je pokazywać, wystawiać, dlatego były one lekko zabrudzone, porozrywane, niekiedy ze względu właśnie na materiały, które były w nich użyte, tak jak na przykład taśmy klejące, były dosyć mocno zniszczone, nosiły liczne zaplamienia i innego rodzaju uszkodzenia. Taśmy klejące są bardzo problematycznym materiałem w konserwacji dzieł sztuki ze względu na to, że bardzo łatwo degradują. Degraduje w nich plastikowa powłoka, celofan albo celuloid, która z czasem zamienia się wręcz w taką bardzo kruchą skorupę, jak i klej, który bardzo mocno penetruje papier i pozostawia po sobie charakterystyczne żółto-rdzawe ślady. Oczywiście jesteśmy w stanie usunąć te zabrudzenia i te zniszczenia, jednak w ten sposób jakby w pewien sposób zafałszujemy historię dzieła i także jego użytkowy charakter w przypadku projektów graficznych Zamecznika. Ze względu na to, że projekty mają bardzo duże znaczenie i wartość badawczą, postanowiliśmy zachować wszystkie cechy i całą charakterystykę tych dzieł przez to, że oczywiście oczyściliśmy i zabezpieczyliśmy te prace, podklejając wszelkie rozdarcia i usuwając zniszczenia, ale na przykład w przypadku taśm klejących zastąpiliśmy zdegradowaną taśmę nową poliestrową, oczyszczając podłoże papierowe z pozostałości kleju, ale zachowując ten roboczy i użytkowy charakter tych dzieł.